Jest z nami marketing manager Lexus Polska, dr Przemysław Pater. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, strategia od taktyki różni się tym, że jest długofalowa i rozumiem, że taki właśnie charakter ma alians Lexusa z festiwalem w Wenecji. Już po raz siódmy z rzędu jesteśmy partnerem festiwalu filmowego w Wenecji. Festiwal jest wydarzeniem, którego profil pięknie konweniuje ze światem Lexusa. Hołdujemy tym samym wartościom. Cenimy piękno, wyrafinowanie, wyobraźnię. A Wenecja, miasto Tyciana i Belliniego, przez 11 dni jest światowym centrum kinematografii. Centrum kinematografii, dodajmy, z fantastycznym programem. Programem, który godzin jest 80. jubileuszowej edycji. Mamy dwa polskie filmy w konkursie głównym, co nas bardzo cieszy. Zieloną granicę Agnieszki Holland i Kobietę z Małgorzaty Szumowskiej. Ale obejrzymy też na przykład nowe filmy Yorgosa Lanthimosa czy Lika Bessona. Zobaczymy też nowy film Davida Finchera, Sophie Coppoli. Bogactwo artystyczne i liczba supergwiazd reżyserii jest niesamowita. A jednocześnie ten festiwal, którego 80 edycji obrazowało ewolucję kina, ewolucję narracyjną, techniczną, ten festiwal zawsze ma w sobie ogromną energię intelektualną. I to właśnie ta energia pozwala nam na refleksję i jednocześnie spojrzenie w przyszłość. Dlatego tak cieszy mnie bogactwo stylistyczne tej edycji, bo wiem, że każdy wielbiciel kina znajdzie na tym festiwalu ten swój film. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Branżę motoryzacyjną i branżę filmową łączy między innymi koncepcja premiery i wiem, że z taką premierą motoryzacyjną też tutaj w Wenecji mamy w tym roku do czynienia. Lexus LBX, nasz najnowszy crossover, to nasza tegoroczna premiera na festiwalu w Wenecji. To samochód bardzo progresywny, zarówno stylistycznie, jak i technologicznie, a Wenecja i architektura i sam festiwal stanowią piękny kontekst dla premiery Lexusa LBX. Dodajmy jeszcze, że na ulicach weneckiego Lido zobaczymy wiele innych modeli Lexusa. Oczywiście festiwal jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, do którego delegujemy bardzo wiele naszych modeli, bardzo wiele naszych samochodów. Gwiazdy przyjeżdżają do Pałacu Festiwalowego Lexusami, a my jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć ten piękny, artystyczny ekosystem. My cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy tutaj, cieszymy się, że Lexus nas gości w Wenecji. I proszę Państwa, zapraszamy na relacje na antenie Canal Plus Premium, zapraszamy na social media Canal Plus i Lexusa. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Oglądaj w serwisie streamingowym Canal Plus Online.